Dobra, czy nie gra gitarę? No kurczę, kręć. Dobrze, o, dobra. Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym tutorialu, tym razem odcinek numer 10. Chciałem Was trochę wprowadzić w jakiś workflow, który mam i urządzenia, których używam. I teraz czas na to, żeby opowiedzieć Wam, czego używam, w jaki sposób, jak wygląda mój workflow, jak wygląda mój template w Abletonie, jak te wszystkie sprzęty tutaj są podłączone, interfejs audio, którego używam, equalizer między głośnikami a interfejsem oraz rozszerzenie ADAT. Pierwsze cztery kanały to kanały MIDI. Raz, dwa, trzy, cztery. One tylko mają odbierać sygnał z klawiatur syntezatorów i podawać je z powrotem. Czyli załóżmy, wpadnę na jakiś fajny pomysł, wiem co mam zagrać, nagrywam tą sekwencję po MIDI w MIDI clip i potem ten sam kanał odsyła z powrotem już klocki MIDI do syntezatora. Czyli mam sekwencję, ona się odtwarza cały czas i tylko sobie kręcę, a to filtrem, a to sustain release, a to atakiem, a to LFO i po prostu eksperymentuję z tym dźwiękiem, który już mam. Czyli melodia zostaje, a tylko się zastanawiam, jak sound będzie się kształtował. Kolejne cztery kanały to kanały audio, czyli wszystkie te cztery kanały jedynie załapują dźwięk syntezatorów, które są tutaj. Jedynie mają nagrywać tą sekwencję, którą albo gram z ręki, albo jest podawana przez kanał MIDI. Kolejną grupą kanałów to jest grupa perkusyjna. Wszystko, co jest perkusyjne, dramowe, wpada sobie z powrotem kablami na te kanały i mogę je nagrywać. Potem oczywiście obrabiać jak będę chciał, ale chodzi o to, żeby one pobierały dźwięk. Kolejne dwa kanały to również są kanały, które zbierają audio z Redbox Erebus i 303 od Behringera. Więc jakby, jak możecie zobaczyć, pierwsze cztery to tylko kanały MIDI, wysyłka lub odbiór, cała reszta kanały audio, żeby zgrywać wszystkie instrumenty oddzielnie. Co zagram na Moogu? Jest adresowane do Abletona i może wrócić do Mooga. Jednocześnie wszystko jest synchronizowane i po audio, i po MIDI, czyli wysyła nuty, odbiera nuty oraz zapisuje się dźwięk. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby możecie zobaczyć, że w template'cie mam ustawiony taki punkt startowy mojego projektu, czyli wszystko jest wyzerowane, siadam do maszyn, odpalam sekwencję i wtedy zaczyna się jakaś magia. Jak możecie też się zorientować tutaj, gdzie adresujecie swoje kanały, czy to audio, input, output z kanałów. Na przykład Moog jest wyłącznie sterowany klawiaturą z Mooga. Pomaga to podczas jamowania nie myśleć o tym, który kanał trzeba zarmować, żeby nagrać daną ścieżkę, tylko po prostu ona automatycznie jest kontrolowana i możemy sobie teraz przejść do mojej magicznej gabloty i opowiem Wam trochę o tych maszynach. Te dolne dwa piętra, które tutaj są podłączone do komputera tak zwaną pętlą zwrotną, jak ja to lubię określać, czyli jeżeli mamy tą klawiaturę w Moogu, sygnał MIDI out wychodzi do komputera, wchodzi MIDI in i potem z powrotem, na przykład zarejestrowane nuty wracają z powrotem do syntezatora i sekwencja jest odgrywana. Możecie sobie grać na tym syntezatorze samym w sobie, możecie wysyłać sekwencję, którą sobie zapiszecie, stworzycie, czy melodię. Możecie wrócić do niej z powrotem i na przykład edytować jedynie już sam dźwięk i bawić się pokrętłami. Prophet 6, polifoniczny syntezator od Dave'a Smitha, tudzież Sequential, sterowany klawiaturą Arturia Keister. Sam syntezator jest sobie przepiękny, przepiękny filtr polifonia, cały panel po prostu, dostajecie wszystko, co tak naprawdę jest potrzebne. No, uwielbiam go. Alpha Juno 1, Alpha Juno 1. Od Rolanda, najbardziej vintage'owy sprzęt, który mam. Działa na podobnej zasadzie. Podłączona jest klawiatura, też do komputera, wysyła sygnał MIDI, odbiera sygnał MIDI, czyli wszystko co wygram mogę i używam typowo analogowej techniki, czyli kable MIDI. Norddrum, czyli moduł dźwiękowy z padami. Jest to tak naprawdę syntezator, można go określić perkusyjnym, ponieważ akurat tak wygenerowane barwy ma w sobie i on je generuje, on nie jest odtwarzaczem sampli, tylko jest generatorem dźwięku. I również jest podpięty do komputera po pętli zwrotnej, czyli mogę coś zagrać na padzie, wyślę sekwencję do komputera, zapiszę to ją jako nuty MIDI i wracam z tymi nutami MIDI do samego modułu, czyli już jakby sekwencja, którą wymyśliłem, jest wygrywana i mogę się zająć jedynie kształtowaniem czy edytowaniem dźwięku. Powiem Wam, że to jest mój najlepszy zakup w tym roku, na pewno Wam to serdecznie polecam. I ma typowy taki dla Norda ostry dźwięk,
ostrą charakterystykę i no bardzo mi się podoba, szczególnie z efektami. Najważniejszym jakby mózgiem trzeciego i czwartego piętra, to określmy, jest Arturia Beatstep Pro, jest podłączona do MFB Tanzbar, Roland TR-8, 303 od Behringera oraz Dreadbox Erebus. Jak? Tutaj jest taka mała kostka, nazywa się to Kenton MIDI Fru i rozdziela po prostu sygnał MIDI, czyli jeden kabel MIDI wychodzi z Arturia Beatstep, pada do Kentona i Kenton rozdziela ten sam sygnał. Ma cztery kanały, tryb dramowy, sekwencer 1, sekwencer 2 i projekt, czyli można go użyć jako sterownik MIDI na przykład do waszego Abletonu lub do innego DAWa jako po prostu sterownik MIDI. Czemu mam dwie podpięte maszyny perkusyjne do jednego sekwencera? Dlaczego? Bo nie wykorzystuję wszystkich elementów z MFB Tanzbara i nie wykorzystuję wszystkich rzeczy z TR-8. Nie podobają mi się po prostu niektóre rzeczy, których i tak nie będę używał, a z TR-8 tak naprawdę używam wyłącznie Ride'a, Open Hat'a i Tanzbar zajmuje pierwsze 12 padów, a kolejne 4 to 4 kanały z TR-8, czyli nie muszę wstawać, używać drugiego sekwencera i mam tak naprawdę te najpotrzebniejsze elementy w jednym kontrolerze. No jak to mówią, less is more. Wolę sobie nakładać ograniczenia niż tworzyć, wiecie, astronomiczne możliwości. I tak do perkusji mam już dużo. Jest Nordrum, MFB i Roland. Arturia Beatstep służy mi jako sekwencer do maszyn dramowych oraz służy mi jako sekwencer do 303 i Erebusa. 303 każdy, mam nadzieję, kojarzy. Też ją omawiałem w poprzednim filmiku. Klon legendarnego Rolanda 303. Tak zwanych kwaśnych acidowych. I po prostu używam sobie kolejnego sekwencera. Akurat tego w kolorze żółtym oznaczonym. I mogę sobie używać po prostu Beatstepa jako klawiatury sterującej. Zapisywać sekwencer, tworzyć melodię i tak. Kolejną ścieżkę w Beatstepie zajmuje Dreadbox Erebus, syntezator duofoniczny, totalnie mogę sobie go stroić, rozstrajać, ma też dużo opcji do patchowania, ma wbudowane echo, LFO i bardzo go po prostu lubię, bo ma swój fajny, charakterystyczny sound. No i na górze jest Novation Launch Control i jeżeli potrzebuję podczas jamowania na przykład zmapować fader do czegoś albo pokrętło, wtedy zwyczajnie sobie go mapuję, nie jest zmapowany na stałe. Wszystkie te urządzenia wpadają do komputera jako oddzielne instrumenty, tak jak to widzieliście w moim template'cie. Każdy jest nagrywany osobno. MFB Tanzbar też jest rozdzielony właśnie na grupy. Daje mi to, że mogę sobie nagrać długi jam, potem wybieram najlepsze elementy i nie jestem skazany na to, że na przykład nie zmiksuję tego, bo jest za dużo warstw nałożonych na siebie. A właśnie, a przechodząc do interfejsu. RME-UC. Świetny interfejs, bardzo stabilny, sterowniki. Ma najlepsze na rynku, 8 fizycznych wejść, 6 fizycznych wyjść plus słuchawki i ADAT. ADAT polega na tym, że rozszerzamy fizyczne wejścia do interfejsu przez kabel optyczny i podłączamy do tego na przykład ADAT OctoPre, który jest poniżej. Wypełniamy te inputy, które są w tym ADACie, w tym OctoPre i wtedy jednym kablem cyfrowym przesyłamy wszystko do interfejsu audio i wtedy w naszym mikserze cyfrowym, czy tam w software'ze, czy w oprogramowaniu, który macie ze swoim interfejsem, wypełniają się te wszystkie wejścia, które tam macie, a z reguły macie ich bardzo dużo i zastanawiacie się, cholera, po co one są, do czego służą, jeżeli nie mam tyle gniazdek. Więc jakby to jest rozszerzenie karty dźwiękowej, po prostu większą ilość wejść lub wyjść, zależy od tego, kto co potrzebuje. A poniżej tych wszystkich urządzeń jest Behringer, jest to cyfrowy equalizer, który u mnie stoi między interfejsem a głośnikami, czyli jeżeli znam swoje pomieszczenie, wiem jakie ma problemy, nie przeskoczę tego, a chciałbym sobie to trochę poprawić, to wtedy zwyczajnie podbijam sobie odpowiednim ustawieniem. Wtedy ten mój dźwięk w pomieszczeniu sprowadzam do bardziej neutralnego, niż byłoby to bez tego equalizera. Na samym dole widzicie komputerek schowany. Jest to Mac Mini w tej małej szufladce tam i używam Maca Mini do wszystkiego. No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie po raz kolejny. Był to odcinek numer 10. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja właśnie uciekam na korki, mam swoją pierwszą lekcję w nowej szkole, ale o tym opowiem wam później. Na razie.